12-minutowy trening z piłką Slam Ball. Przed treningiem wykonaj co najmniej kilka minut rozgrzewki. Przykładową rozgrzewkę znajdziesz w opisie filmu. Jakiej wagi piłki użyć? Dla początkujących będzie całkiem ok, około 4-6 kg, dla średnio zaawansowanych około 8-10, a dla zaawansowanych przynajmniej 12 kg. Na filmie robię trening z piłką o wadze 8 kg. A zasady są proste. Timer odlicza 45 sekund pracy i 15 sekund przerwy. Jeśli chcesz zmniejszyć intensywność, po prostu skończ ćwiczenie wcześniej, zrób sobie dłuższą przerwę. Poza tym dobieraj do siebie tempo ćwiczeń i oczywiście ciężar piłki. Jeśli chcesz, wykonaj cały trening 2 lub 3 razy z około 3-minutową przerwą pomiędzy. Dostosuj to do siebie. No i pamiętaj, aby podczas ćwiczeń wykonywać powtórzenia równo na prawą i lewą stronę. Nie tylko rękami, również nogi ustawiaj tak, aby raz jedna, raz druga była z przodu. Do rzutu wykorzystuj całe ciało, pracuj na nogach, skręcaj biodra. Tyle mojego komentarza, życzę udanego treningu, powodzenia!
Tak porzucałbym se piłką o ścianę, tak piłką o ścianę, tak, piłką o ścianę.